Siemano wszystkim, z tej strony Mister, witam Was w kolejnym odcinku SimCity. Dzisiaj postanowiłem troszeczkę rozbudować kolejne miasto. Na razie porzucimy Seville i zostawimy je, niech sobie się rozwija samo sobie. Aczkolwiek nie będzie się rozwijać. Tracimy okazję łatwiej sprzedaży wszystkim Simom. Okej, nie panikujcie, spokojnie. Tutaj wszystko będzie... Oh no, dzisiejszy zysk, minus 1900, co się dzieje? Nie mam silnego pojęcia, w każdym razie brakuje trochę wykształcenia. Będziemy musieli coś z tym zrobić. Prawdopodobnie szkoła jest przepełniona i coś trzeba będzie w tym kierunku zrobić, więc myślę, że tym się zajmiemy dopiero po powrocie z miasta Konboa, które będę chciał sobie na pewno tutaj rozbudować troszeczkę. Czeka nas trochę pracy i dzisiaj zbudujemy nowe miasto, ale to będzie za chwileczkę. Jeszcze muszę przemyśleć, jak to miasto się będzie nazywało i będzie to miasto typowo przemysłowe, także tam będzie najwięcej przemysłu. I tam będą kierowani wszyscy Simowie z obecnych miast. I miejmy nadzieję, że to będzie jakoś ładnie funkcjonowało. Co w tym mieście chciałbym zrobić? Będę musiał troszeczkę miejsca znaleźć, żeby rozbudować sobie tutaj wykształcenie. O, odblokowano międzynarodowy port lotniczy, co ostatnio widziałem. I na pewno będę chciał sobie tutaj postawić jedną fajną rzecz, która się nazywa... Tu są tylko apartamenty i myślałem, żeby tego właśnie nie zrezygnować z tego i tutaj postawić coś ciekawszego. Będzie to uniwersytet, ponieważ jest on dosyć wymagany. Zobaczmy, jak on się tu prezentuje i ile on miejsca potrzebuje. Także jest troszeczkę. Przyspieszymy sobie czas, niech ta gotówka trochę wpłynie. I myślę, że tutaj tą drogę zlikwidujemy i dopiero wtedy będziemy się martwić. Także od razu przejdziemy do likwidacji tej drogi. A przyda mi się to na pewno w przyszłości, ponieważ będę potrzebował dostawić sobie jakieś fajne rzeczy. O, właśnie tutaj chciałem postawić. Idealnie. Czy możemy jak najbardziej na prawo? Możemy. Więc myślę, że tutaj sobie postawimy. Na pewno Simowie się ucieszą z wykształcenia. Wiem, że trochę populacja mi przez to spadnie, ale nieznacząco. O, dostaliśmy osiągnięcie, bo miałem tutaj misję. Także jest bardzo fajnie. I czemu możemy rozpocząć projekt badawczy? Możemy rozpocząć projekt badawczy, ale co chciałbym zaprojektować? Chciałbym zaprojektować sobie wymagana szkoła nauk, wielkie dzieło, farma słoneczna. I co my tu jeszcze mamy? Turbina do pionowej osi obrotu, reaktor termiczny, reaktor prędkości, czysty generator węglowy, to by było niegłupie. Czysty generator na ropę naftową, to też było niegłupie. Centrum chirurgii, myślę, że tutaj będziemy musieli sobie troszeczkę rzeczy poodkrywać, ale na to wszystko potrzebujemy kupę pieniędzy. Także póki co na razie sobie to wszystko musimy pozostawić mimowolnie i musi tu pozostać tak jak jest, ale w międzyczasie dostawimy sobie na pewno znak, ponieważ co to za uczelnia, jeżeli nie będzie miała własnego znaku. Możemy oczywiście dobudować tutaj akademiki i te szkoły handlowe. Jak się nie mylę, wymagane jest mniej więcej tylu studentów. Tak, studenci muszą odwiedzać naszą uczelnię, aby odblokowały się kolejne rzeczy. Także póki co na razie zostawiamy jak jest. Nie jest mi to na razie tak bardzo potrzebne. Poczekamy, aż oni wszyscy zapełnią te miejsca. Jeszcze budynek nie jest otwarty, więc na razie tyle rzeczy tu możemy porobić. I myślałem, żeby pomału zacząć likwidować tą strefę przemysłową tutaj. Jak widzicie, strefa przemysłowa jest tutaj umiejscowiona i pasuje się nią zająć, ponieważ chciałbym tą całą strefę przenieść właśnie do kolejnego nowego miasta. I ten teren, który tutaj mamy, oczywiście chciałbym zaaranżować w ten sposób, że będzie tutaj lotnisko, także na początek na pewno pozbędziemy się wieży W, z której już nie będę korzystał. Ona wpływa trochę negatywnie na ludzi, oczywiście pozytywnie na przemysł, ale musimy niestety z tego zrezygnować. Tutaj mamy całą strefę zarobku, także oni sobie tu mogą ładnie śmigać. Zobaczmy jak tam, o pięknie, 2500 mieszkańców sobie podróżuje pociągami, także to jest na pewno bardzo dobre. Żałuję, że nie mamy tylko jeszcze tutaj, nie mamy tutaj jeszcze tylko promów, byłoby naprawdę fantastycznie. Sprawdźmy sobie w takim wypadku, jak się pokazuje, no, sprawdza.
prezentuje. O, tego słowa mi brakowało. Port lotniczy. On troszeczkę miejsca zajmuje. Na pewno nie będę chciał go w tej linii tutaj umieścić, tylko bardziej tutaj, ponieważ tu mamy szkołę, a nie chciałbym jej niszczyć. Więc myślę, że skasujemy sobie tą drogę i dostawimy tutaj jedną. Zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądało. Także to na pewno będzie musiało stąd zniknąć. No niestety, takie są moje wymogi i tak chciałbym zbudować to miasto, więc z tym trzeba będzie się liczyć. Rozbudujemy sobie oczywiście tę drogę na najwyższy poziom, ponieważ nie widzę sensu, żeby inaczej przekładać. O, pięknie. Chciałem to do samego końca dociągnąć. Chyba się udało. Także od razu przejdziemy pod samoloty. Czy ja będę tutaj mógł to położyć, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Blender. Czyżby na długość to się nie dało? Ciężko mi powiedzieć, ponieważ nie mam silnego pojęcia, na jak dużo miejsca to będzie potrzebować. Holender jest ten Holender. Chyba, że spróbujemy wtedy skasować jeszcze tą drogę tutaj. Dobrze, poprzerabiamy też troszeczkę. Mimo wszystko to są próby. Nie można jakichś schematów sobie tutaj sprawdzić. Także to zlikwidujemy, tak? Niestety poleci jedna rzecz stąd. Że tu jakiś duży obiekt się buduje. No niestety będziemy musieli go zlikwidować, ponieważ chciałbym mieć jednak to, co jest mi wymagane, czyli tak naprawdę to lotnisko. Teraz raczej nie powinno być większych problemów z tym lotniskiem. Miejmy nadzieję, że postawię teraz je bezproblemowo. Umieścimy sobie drogę tutaj, przy samej krawędzi. I sprawdzimy, czy wtedy będzie śmigać. Dobrze, tutaj pełna długość. Lotnisko, dawaj mi to. No what the fuck? Dalej nie? Może dlatego, że jest zbyt krzywo. Tutaj się zmieści. No popatrzcie, to dopiero jest hardcore. Ale nie mogę wtedy dobudować jednego pasu, który nie wiem, czy i tak będzie użyteczny. Ciężko mi powiedzieć, czy chciałbym mieć w tym kierunku. Raczej nie. Wiecie co, wykasujemy sobie jednak całość. Całość ten teren tutaj, który tu mamy. Trudno się mówi. Wiem, że poleci dużo budynków, które mógłbym tutaj, na których pewnie zarabiam niemało, ponieważ widzę, że spadły mi zarobki na 2000 z 11. No niestety mówi się trudno. Pokasujemy jeszcze te budynki, które zostały opuszczone. Ale to powinno wpłynąć dosyć pozytywnie, ponieważ ludzie chętniej będą teraz szli do pracy, jeżeli będzie mniej miejsc pracy. Dobrze, co ja tu sobie jeszcze mogę skasować? Widzę, że naprawdę dużo miejsca mi się tutaj zrobiło. I trzeba to jakoś fajnie rozbudować. Tylko pytanie, jak ja to mogę zrobić, żeby to naprawdę dobrze funkcjonowało? Czy ja tędy mogę puścić drogę? Niestety nie mogę, jest to zbyt krzywo. O, no tak, tą drogę to na pewno tędy nie puszczę. A to jak najbardziej. Więc myślę, że tutaj sobie zrobimy jeszcze w ten sposób. No połączenie tutaj niestety musi być tak, że zlikwidujemy ten budyneczek. I miejmy nadzieję, że teraz pięknie, idealnie. Dokładnie o to chodziło. Tak, jednak tu jest za krzywo. No szkoda, że nie wyrówna samo sobie tego terenu. Czy ja będę mógł sobie tutaj dostawić jeszcze jeden pas? Myślę, że będę mógł, nie jest to zablokowane. I będzie śmigało. Dostawimy sobie oczywiście znak. Co by ludzie łatwiej i chętniej trafiali do pracy. I dostawimy sobie póki co jeszcze strefę tutaj przemysłową, ponieważ będzie mi jeszcze jednak potrzebna przez krótki okres czasu. I niech sobie to śmiga. Później ta strefa zostanie stąd zlikwidowana i zastąpimy ją strefą być może osiedlami mieszkalniowymi, bądź może strefą komercyjną. Jeszcze nie jestem pewien, to zobaczymy w przyszłości. Widzę, że śmieciarki tutaj coś nie wyrabiają, bardzo nieładnie. Będziemy musieli sobie rozbudować jeszcze śmieciareczki. Niech one sobie tu śmigają po całym mieście, ponieważ będzie mi to dosyć potrzebne. Tutaj zlikwidujemy jeden budyneczek. Mam maksymalną ilość śmieciarek, czyli nic więcej z tym nie zrobię. I mam też chyba maksymalną ilość... O! Oh. Stopy żelaza są na full. Jak tam procesory? Czemu to nie jest eksportowane na bieżąco? Czyżbym potrzebował więcej pojazdów? Nie, no mam maksymalną ilość. A tutaj? Co tu się dzieje ciekawego? Też jest wszystko na maks rozbudowane. Czyżby brakowało miejsca w moich tych zasobach? O dziwo, chyba tak, mam wszystko na full, wszystkie magazyny zapełnione, produkcja zatrzymana. Okej, w takim wypadku będziemy musieli trochę poczekać, ponieważ te towary nie wiedzą, gdzie mają tak naprawdę trafić.
i to będzie musiało się jakoś rozbudować. Spadliśmy troszeczkę z zarobkami z prawie 11 tysięcy, czy tam nawet ponad 11 tysięcy było. No i niestety musimy teraz czekać, aż to wszystko się rozwinie. Gdzieś tu mamy jeden budynek do skasowania. Któryż to taki budynek jest tu wredny i chce się skasować? To jest rumowisko, więc tego się od razu pozbędziemy pięknie. I jak widzę, dosyć ładne wieżowce mi tu powstawały. To jest najbardziej nieogarnięte miasto, jakie kiedykolwiek chyba zbudowałem. W zasadzie większość tak wygląda. I odblokowaliśmy archeologię. Co było naprawdę fajnie zrobić. Także zastanawiam się, czy by może tego nie zrobić, jaki to miałoby wpływ na wszystko. Zobaczymy. Zastanawiam się jednak nad centrum kosmicznym. To też by było niegłupie. Procesory. Tak. Można byłoby jeszcze tutaj wybrać tyle procesorów jeden dzień, 7200, jak dotąd 0. Wszystkie magazyny są zapełnione. Szczerze nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, dlaczego to nie funkcjonuje. To powinno zostać eksportowane. Czemu to nie jest eksportowane? No Holender jeden. Spróbujmy to gdzieś może wysłać. Czy to się da w ogóle wysłać? Chyba się nie da. Wybaczcie, ale coś chrypa. Mi nie daje spokoju. Dobrze, to sobie ładnie tu śmiga. Wody nie potrzebuję. Tutaj jest wszystko ładnie transportowane. Mamy lotnisko, które będzie przemieszczało też ludzi tam. Do pierwszego miasta. I tutaj mamy bardzo ładną transmisję. Pojedyncze linie autobusowe. Połączenie autobusowe jedna linia. Autobus szkolny też jedna linia. I tutaj połączenie kolejowe też jedna linia. Także mamy tych połączeń jest troszeczkę. Uczniowie oczywiście wszyscy się tutaj zjeżdżają, ponieważ mamy tutaj uniwersytet i studenci będą do nas na pewno przybywać. Więc to jest jedno z lepszych rozwiązań chyba, jakie mogłem osiągnąć. I z tego co widzę, najwięcej uczniów przybywa właśnie z pierwszego miasta, czyli z Cewil. Ale dobra, na razie to pozostawmy. I zajmijmy się może tym miastem. Zobaczmy, jakie tu są surowce. Z tego co widzę, to miasto będzie idealnie po prostu przemysłowe. Także ja sobie je zajmę od razu. Ceylon Steps. Oh my god, ładnie się nazywa Ceylon Steps. Także dzisiaj będziemy zajmować się rozwojem przemysłu w tym oto pięknym mieście. Oh my god, piękne pagórki i będzie utrudniona rozbudowa. Dobrze, w takim wypadku zanim cokolwiek zaczniemy, sprawdźmy sobie gdzie co będziemy mogli postawić. Widzę, że mamy trochę rudy, trochę... O, nawet ropa by się znalazła. Uhuhu. Fajnie by było troszkę pozarabiać na tym mieście, zanim cokolwiek jeszcze zaczniemy. Czyli tak, tutaj możemy postawić sobie u góry na pewno rudy i wydobycie ropy. Także tu są te dwa miejsca plus jeszcze węgiel, jeżeli bym się uparł. Czyli takie trzy odkrywkowe rzeczy. A tutaj na dole mógłbym cały ten przemysł upchnąć, co by było dosyć niegłupie. Ewentualnie sprawdźmy sobie jeszcze, jak tu wiatr może wieje. W którą stronę? W tą stronę. Czyli jednak przemysł będziemy musieli gdzieś u góry sobie upchnąć, ponieważ będziemy musieli też rozbudować sobie troszeczkę na początek tutaj strefę mieszkaniową, bo inaczej bez tego nic nie pociągniemy. Także od razu na początek będziemy kłaść sobie linie takie pomocnicze. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Oczywiście nie będę starał się tego robić nie wiadomo jak równo. Może nie w tak dużych odstępach, co tutaj pierwszą drogę postawiłem. Ale na pewno będę starał się, żeby zachować jakiś system w miarę poprawności. Wiem, że nie powinienem tego robić, jest za dużo skrzyżowań na głównej drodze, więc następne skrzyżowania, jakie będę prowadził, to będą tutaj i będą tutaj. Nie będę robił jakichś specjalnych okręgów, bo nie widzę w tym sensu. To miasto ma być typowo przemysłowe i ma haratać kasę, i to dużo kasy i ma zapewniać dużo pracy. Także będzie miastem o ostrych ulicach i ostrych krawędziach. Mówi się trudno, ludzie będą musieli jakoś to przeżyć. Jeżeli nie przeżyją, no to peszek. Będą musieli się jakoś dostosować. Także na pewno wprowadzimy sobie tutaj jakieś mieszkania. Nie będą to wygórowane mieszkania, więc nie ma co się z tym bawić. Także to będzie strefa typowo mieszkaniowa tutaj na dole. A zaraz sobie u góry rozbudujemy. Tak chcę rozbudować. W zasadzie z drugiej strony, czemu by i nie. Tutaj zrobimy taką ładną strefę tylko na boku. I u góry sobie zrobimy czysto strefę przemysłową. Dlatego tutaj sobie puścimy jak najbardziej wygodnie, to tylko możliwe.
jedną drogę, która będzie sobie szła tutaj. Pięknie, zrobiło ładną dziurę w ziemi. Okej. Okej, jakby nie mogło tego zrobić tutaj, przy tej krawędzi. No ale no, niech będzie, trudno się mówi. Włączymy sobie zaraz tylko strefę, ale gdzieś tutaj powinien być ten węgiel, także nie jest tak źle. I tutaj sobie umieścimy całą tą strefę takiego ciężkiego przemysłu. I dopiero wtedy będziemy to jakoś rozbudowywać. To jest strefa i uliczka boczna, także z tym się jakoś za bardzo nie będę przejmował. Ludzie tu będą mogli sobie budować, jak się im żywnie podoba, ale włączmy sobie ten węgiel, żeby go jednak tutaj nie zabudować. I myślę, że tutaj zrobimy taką strefę. To będzie piękne. Tutaj będą wszystkie budynki takie większe. Tutaj będę chciał oczywiście to rozgraniczyć. O, pięknie. Tu zrobimy taką drogę. Wiem, że dziwnie to wygląda. Mówi się trudno. Dobra, więc tutaj sobie też mogę jeszcze tą jedną drogę pociągnąć. I tutaj będą takie strefy. Wiem, że to strasznie chaotycznie wygląda teraz to, co robię. Ale chyba myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Tutaj niestety nie będę mógł tego połączyć. To nic, połączymy tutaj sobie. Tutaj sobie dostawimy jeszcze jedną strefę z tyłu. Chcę też jakoś ulokować tutaj budyneczki. I myślę, że tutaj też do końca tą powierzchnię możemy podciągnąć pod pracę. A tu są za blisko skrzyżowania. W takim wypadku będzie jedna taka droga. Trudno się mówi, jakoś to będzie musiało funkcjonować. Także tutaj sobie wyznaczmy tę gigastrefę przemysłową. Pięknie. Nie wiem, czy ta droga tam cokolwiek złapie, ale okej. Chwila, które to było? To. Czyli tu sobie mogę spokojnie wszystko stawiać z pominięciem tego. Aczkolwiek z drugiej strony? Nie będę chciał się tutaj nastawiać na to, że mam tutaj coś więcej i więcej dzięki temu zarabiam. Więc lepiej pozostawić ten teren pusty, bo tak to będę miał chwilowy nabór po prostu gotówki i nic więcej. O Boże, ile tu jest wody. Tutaj spokojnie mógłbym eksportować wodę dla całego regionu. Za mało Simoleonów. Muszę się nauczyć tej nazwy w końcu poprawnie wymawiać. Simoleony będą mi potrzebne. Także podniesiemy sobie tutaj podatki. Dlaczego by nie? To ma być miasto ciężkiego zarobku. Więc na pewno podatki będą też wysokie. I od razu weźmiemy sobie pożyczkę na 50 tysięcy, ponieważ będę musiał dostawić trochę rzeczy. Takich jak wiatraczki, zasilanie, aczkolwiek to mógłbym wszystko zakupić. I to sobie chyba zakupimy z miasta. Tak, zakupimy sobie z tego miasta. Pięknie, będzie nam to ładowało energię. I czy też wodę chciałbym zakupić? Też sobie zakupimy, także zlikwidujemy od razu tą wieżę ciśnienia. Nie ma sensu jej tutaj stawiać, to jest tylko dodatkowy koszt. Także wodo, zniknij. Tu będzie mieć dodatek, tu będzie na zero. O, jak pięknie, ładnie zasilane jest od razu. Z głównej drogi woda też nie powinna być problemem. Zaraz będzie docierać do wszystkich budynków. I wtedy to powinno śmigać bez problemu. Także to miasto będzie figurowało jako jedno miasto takie z gigantycznych zarobków. Nie będę starał się tu rozwijać jakoś za bardzo strefy mieszkalniowej, ponieważ nie ma sensu. Chyba że coś tu samo wyrośnie. Zobaczymy. Ale raczej będzie mi tu wymagane całkowicie co innego. Dostawimy sobie oczywiście ratusz, który no niech sobie będzie, ponieważ może tutaj być. Tylko pytanie, gdzie go chcę tutaj może postawić? Może nad wodą? Pięknie, nad wodą będzie tutaj bardzo ładnie wyglądał. Także mamy już petycję na szyb naftowy. O, ludzie się ucieszyli, że mamy wbudowane. Gratulacje burmistrzu, ciężka praca. To będzie ropienniki. Tak, piękna nazwa. Japonki jest zatwierdzona przez tą grę jako nazwa niewłaściwa i pojawią się gwiazdki, co rozgryźliśmy oczywiście na live. Troszeczkę niemiło, szkoda, że tak się wydarzyło. Ale dobra, trudno się mówi. Także postawimy sobie może ten szyb ropy naftowej. Czemu by i nie? Tylko muszę tu jakąś drogę poprowadzić. I tak się zastanawiam, czy może by tędy nie strzelić przez sam środek. Wiem, że nie powinno się tak budować, żeby to jak najlepiej wykorzystać, ale z drugiej strony co mi szkodzi, nie? Także tutaj sobie strzelimy dróżkę. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. I tutaj sobie strzelimy jeszcze jedną. O, idealnie. Tak równo chciałem. I teraz tak, ten budyneczek, który tu mam dostępny,
tak? 186, 192, 183. Tak będzie miał największe wydobycie. Tutaj sobie dostawimy jeszcze dodatkowo... jak się nazywa? To kopalnia do wiercenia, to odwierty. Tak, to będzie jeszcze tutaj dodatkowo. I tutaj sobie z tyłu ustawimy za tym oczywiście całe moje magazyny, których będę potrzebował pewnie całkiem sporo, ponieważ no, inaczej się tego nie będzie dało zrobić. To gdzieś będzie musiało być składowane, gdzieś będę to musiał później wywozić. Także to później wszystko będę sobie eksportował do innych miast, bądź też będę wysyłał sobie jako prezenty. I myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Tutaj też powstanie główny skład handlowy, bo będę chciał tutaj wszystko to przenieść. Myślę, że od razu sobie możemy dwa składy handlowe postawić, żeby jeden na drugi może nie zachodził. To będzie drugi tutaj. Rozbudujemy je po troszku. Także tutaj będzie na pewno ropa składowana. Skasujemy sobie ten budyneczek stąd, ponieważ jego nie będziemy potrzebować. I tutaj sobie dostawimy jeszcze jeden ten budynek. Niestety nie będzie mnie teraz stać na cokolwiek. Więc póki co na razie dostawimy sam znak. Na razie żadnych pojazdów kolejnych nie będziemy dostawiać. Niech to zacznie sobie zarabiać, niech ludzie zaczną tu pracować. I na tym się na razie skończy. Tutaj mam już 3000 obywateli, także dostawiłem bardzo dużo domów. Ale będę musiał z tego zrezygnować, jeżeli będzie większe zapotrzebowanie na to, żeby ludzi tu ściągnąć. Miejmy nadzieję, że będą przyjeżdżać z innych miast. Bo taki jest plan, że jednak będą zjeżdżać z tego miasta i z tego miasta, czyli Konbała i Cewil. I mam nadzieję, że będzie to jakoś funkcjonować. Także dzisiaj postawiliśmy sobie całkiem ładne, szybkie miasto przemysłowe. Z tego co widzę, bardzo ładnie zarabia. Mógłbym w zasadzie jeszcze pochełpić się na 1% podatków, ale nie wiem, czy będzie to zbyt rozsądne. Do spłacenia pozostanie nam tylko jeszcze obligacja na 50 tysięcy, także nie jest to jakiś większy problem. Ile bym zarabiał na tym przemyśle? No całkiem sporo bym zarabiał. Zobaczmy, jak tutaj to będzie śmigać. Wtedy mamy ponad 7 tysięcy. Dobra, na razie tak zostawimy. Zobaczymy, czy ludziom się to spodoba. Jeżeli się nie spodoba, no to wtedy będziemy z tego rezygnować. Dostawimy sobie tutaj tylko jeszcze może małą strefę handlową, co by ludzie mogli tutaj sobie spokojnie kupować. I nikt się o to nie pluł, że nie ma tu żadnych sklepów. Więc będą dwie takie może małe strefy. Może jeszcze tutaj sobie jedną zrobimy. Co by ludzie spokojnie mogli tutaj sobie też robić zakupy. Ponieważ nie ma sensu jeździć do kolejnego miasta, żeby robić jakieś zakupy. Także musimy po trochę zminimalizować niektóre rzeczy. I tutaj oczywiście będziemy musieli sobie zakupić wywóz nieczystości. I oczywiście śmieciarki też będę musiał gdzieś tutaj wysłać. Także na pewno sobie to rozbudujemy. I na razie mamy dwa wielkie dzieła, które wymagają gigantycznego nakładu funduszy oraz współpracy wszystkich tych miast. Także tu mam jeszcze jedno miasto dodatkowe, które będzie mogło zasilać tą arkeologię i zobaczymy, co tam zrobimy w przyszłości. I tak myślę, że no, nie arkeologię, tylko wielkie dzieło. Albo zrobimy centrum kosmiczne. Ten kompleks wymaga super nowoczesnych zasobów z miast w regionie. Po zbudowaniu centrum kosmicznego burmistrzowie z regionu korzystają z bardziej wykwalifikowanych pracowników, co doprowadza do unowocześnienia przemysłu. Co kilka dni wystrzeliwane są satelity, a to ściąga turystów do okolicznych miast. Także myślę, że to jest jeden z najlepszych rozwojów, jakie tylko może być dostępny w grze. Arkeologia, budowa tego szczytowego osiągnięcia ludzkiej architektury, wymaga wykwalifikowanych pracowników i zasobów. Ten gęsty ekosystem zawiera wszystko, co niezbędne do utrzymania ogromnej społeczności. Simowie mieszkają tu, ale wielu z nich będzie dojeżdżać do pracy, szkoły lub sklepów do miast w regionie. Także jedno z większych osiągnięć, jakie można też zrobić. Myślę, że naprawdę bardzo fajne rzeczy. To jest 1 giga miasto, tu mamy 1 giga przemysł, tu mamy 1 giga transport, a tutaj mamy 1 giga zasilanie, także też fajne sprawy. Budowa międzynarodowego portu lotniczego wymaga zasobów i pracowników z miast w regionie. Po otwarciu międzynarodowy port lotniczy obsługuje przeloty turystów do regionu oraz wysyłki towarów samolotami towarowymi. Także tu jest dobry transport, ale nie wiem, czy będę chciał to zrobić. To mi jest tak na dwa razy potrzebne. Póki co myślę, że najlepszym wyborem będzie centrum kosmiczne bądź arkeologia. Z zasilaniem jakoś się raczej nie martwię.
Aczkolwiek jest najtańsze chyba z tych wszystkich, ponieważ tu potrzebuję milion, tu też milion, a tutaj tylko 500 tysięcy. Tutaj potrzebuję dużo stopu skrzynek plastiku, czyli 115 tysięcy, 600 ton stopu i 45 tysięcy skrzyń procesorów, także też nie głupie. Można byłoby to zrobić, wymagany jest tylko uniwersytet ze szkołą nauk w regionie i ukończyć projekt badawczy na uniwersytecie w regionie. Szkoda, że całego tego regionu nie można jakoś połączyć, zrobić naprawdę giga fajnego ekosystemu, ale myślę, że jakoś to będzie ładnie funkcjonowało. Także póki co na razie to miasto sobie zostawimy. Poczekamy, aż trochę kasy zarobimy i może dostawimy od razu wydobycie surowców. Zobaczmy sobie tylko, gdzie one się tutaj plasują i jakie można wydobywać. Spróbujmy sobie dostawić jakąś drogę może na początek. Idealnie, to jest po prostu, jak pysk strzelił, można to zrobić. Ulepszmy sobie od razu ratusz, na razie nie ma co tam w nim ulepszać. I czy możemy sobie dostawić wydobycie tego dziedzictwa? Kopalnia węgla, kopalnia rudy. Jak kopalnia rudy sobie tu będzie funkcjonować? 279, 286? 286 tysięcy. Czy 286 ton na dzień. Także od razu sobie też to zrobimy. Mamy trochę kasy, więc myślę, że można byłoby jednak zainwestować w rozwój tych budyneczków tutaj. Dostawimy sobie jeszcze dodatkowe pojemniki na ropę. I tutaj sobie dostawimy dodatkowe pojemniki na skład tego materiału. Także myślę, że to na pewno się przyda. Szkoda, że nie można tego więcej dostawić. Na pewno byłoby przydatne. Dostawimy sobie jeszcze... Jeszcze jedną ciężarówkę i zaraz zostawimy sobie jeszcze jeden budynek, ponieważ będzie mi to tak ogromnie potrzebne i będę chciał to zrobić jak najlepiej funkcjonującym obiektem tutaj. Myślę, że trzy ciężarówki wystarczą. I zaraz zostawimy sobie jeszcze jeden skład handlowy. Jak najbardziej upchnięte i wtedy dopiero będziemy kombinować co dalej. Także tutaj sobie dostawimy jeszcze jeden fracht. W razie czego, jeżeli by było zapotrzebowanie na to. I na razie nic dalej, wszystko mam zablokowane. Także tutaj sobie dostawimy jeszcze to i to i powinno wtedy śmigać. Osiągnęliśmy limit, dostawimy sobie ciężaróweczkę i dostawimy sobie jeszcze jedną tutaj z tyłu. Także mamy trzy składy handlowe, będziemy musieli trochę rzeczy tutaj nazbierać. Mamy umieścić tyle składów handlowych, czyli trzy. Mamy jak dotąd dwa, oczywiście już mamy trzy, tylko jest jeszcze niezatwierdzony. Kup lub sprzedaj na rynku globalnym zasoby za 72 tysiące w ciągu jednego dnia. Także tu jest gigantyczny zarobek, jeżeli tylko się uda to zrobić. Także możemy sobie eksportować olej. Będziemy to robić, ponieważ nie ma sensu, żebym to przetrzymywał. I będziemy sobie eksportować rudę, ponieważ nie ma sensu, żebym też otrzymał. Dalej, czy możemy coś robić? Eksportować możemy wszystko, co tylko się da. Postaramy się osiągnąć właśnie ten dodatkowy budyneczek, czyli kagi handlu, a później port handlowy, jeżeli by się udało. To by było naprawdę fajne, ponieważ gigantyczny port byłby dobrym miejscem, żeby je tutaj gdzieś strzelić i zobaczyć, jak to się wtedy będzie rozwijało. Póki co na razie mamy niewiele. Dobudujemy sobie jeszcze trochę dróg na zakończenie i zaraz będziemy niestety żegnać się w tym odcinku, proszę Państwa, ponieważ czas nas goni. Wiecie co? Myślę, że tak jednak będzie lepiej. Także podobudowujemy sobie tutaj po niektóre drogi. I zobaczymy, jak to wtedy będzie śmigać. Czy ja tutaj mogę to połączyć? Pięknie! To wtedy będzie ładnie śmigało. Co jest zbyt blisko ze skrzyżowaniem? Aha, ponieważ tu mam budynek, to niestety nie mogę go tutaj rozwinąć. Ach, mówi się trudno. I tutaj myślę, że sobie też zrobimy połączenie. Ponieważ chcę, żeby to jak najlepiej funkcjonowało i było jak najbardziej wydajne. Zobaczymy, jak to wtedy będzie śmigać. Także tutaj sobie dostawimy jeszcze troszeczkę rzeczy. Na pewno nie będę chciał tutaj niczego zablokować, żeby wszystkie budynki mogły śmiało się rozwijać. I myślę, że tutaj spokojnie wtedy możemy sobie postawić te wszystkie strefy typowo przemysłowe, żeby to się jak najlepiej rozwijało. Także oni niech sobie tu śmigają, mają ten przemysł praktycznie pod ręką, mogą wszędzie się tutaj budować i tutaj myślę też możemy coś dostawić. W razie czego zawsze to możemy skasować i w ostateczności jeszcze dodamy tutaj wydobycie węgla. Wtedy będziemy w razie czego zapatrywać nasze sąsiednie miasta, jeżeli będą gdzieś braki, ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Niestety będę musiał tutaj sobie zainwestować w lepszą straż pożarną, ponieważ to wszystko może szybko, łatwo spłonąć. Także dostawimy sobie jedną wielką straż pożarną. Niech sobie to tutaj śmiga. Dostawimy sobie kilka wozów.
co by nie było żadnych problemów, dostawimy sobie wieżyczkę na... Dziękuję, nie chcę. Piękna informacja. Za mało symulanów. Oh no. Dostawimy sobie w takim wypadku tylko znak i flagę. I najwyżej spróbujemy poczekać troszeczkę, aby mi się odblokowały niektóre rzeczy, ponieważ są zablokowane przez gotówkę. I zaraz powinno wpaść trochę pieniędzy. I chyba na razie na tym zakończymy. Zakładnie się świeci, to jest zasięg. Ok, mamy 15 tysięcy, czyli dobudujemy sobie na pewno tą wieżyczkę, ponieważ wtedy będą szybciej samochody reagować na to wszystko. I zastanawiam się nad lądowiskiem, aczkolwiek nie będzie chyba nam na razie potrzebne. No i biuro inspektora ochrony przeciwpożarowej. Inspektor ochrony przeciwpożarowej jeździ po mieście i odwiedza domy, fabryki oraz sklepy. Miejsca odwiedzone przez inspektora ochrony przeciwpożarowej nie ulegają pożarom przez kilka dni. Co na pewno mi się przyda, ponieważ taki samochód byłby naprawdę dobrą sprawą. Niestety kosztuje 20 tysięcy. W zasadzie mógłbym to zrobić na szybko i wziąć kolejną obligację na 50 tysięcy. To mi się w miarę szybko zwróci, ponieważ wiem, że będę miał zabezpieczony teren. Na to wydam kupę pieniędzy, ale za to będzie bezpiecznie w mieście. I myślę, żeby zostawić sobie jeszcze, zanim cokolwiek tutaj zrobimy, może małe centrum sanitarne, takie tutaj gdzieś, tutaj na brzeżach, myślę, że będzie w sam raz. Także tutaj mamy mały szpital, czy tam klinikę. Tutaj ludzie spokojnie będą mogli się zgłaszać ze swoimi wszystkimi chorobami. Holender. 50 tysięcy na długo nie wystarcza, więc musimy sobie wziąć kolejną pożyczkę. Następny raz postaram się to wszystko spłacić i myślę, że wtedy będzie śmigało. O, w zasadzie możemy tak zrobić. I w zasadzie możemy zrobić sobie w ten sposób. Także zyskamy troszkę więcej gotówki i spłacimy sobie od razu tą pożyczkę. Także wyszliśmy na to samo, co mieliśmy, ale pozbyliśmy się jednej pożyczki i mamy ją z głowy. I myślę, że wtedy powinno śmigać dosyć stosunkowo to dobrze. Będzie tutaj duże zanieczyszczenie, więc ludzie będą dosyć często chorować. Ale na szczęście nie będzie dużo brudu w mieście, jak się nie mylę. No i myślę, żeby jeszcze jednak nie zrobić komisariatu policji, ponieważ będzie dosyć przydatny też. Także myślę, że go gdzieś tutaj strzelimy sobie na głównej ulicy. Dostawimy sobie jedną celę, ponieważ nie będzie mi raczej więcej potrzebne. Dostawimy sobie dwa radiowozy, które mogą sobie spokojnie tutaj śmigać po wszystkich ulicach. Mają dostęp do głównych ulic i nie mają z tym większego problemu. Niestety nie mogę flagi dostawić, no co za pech. Trudno się mówi. W takim wypadku myślę, że miasto jest przygotowane na rozwój. W przyszłości będziemy chcieli to jeszcze bardziej rozplanować i zobaczyć, jak to będzie śmigało. Dodałem dzisiaj jedną osobę do znajomych oczywiście, także tutaj do tych miast dołączy jeszcze Luki 5656. Także jemu wydzielimy ten region tutaj, bądź tamten region. Będzie mógł sobie wybrać z której strony i będzie miał do dyspozycji wszystkie miasta, które są tam dostępne przy Wielkim Dziele. Także jeszcze jedno miasto, znaczy jeszcze jedno miejsce pozostaje, także możecie zgłaszać swoje prace i screeny z miast na maila bądź na Facebooka, także zapraszam wszystkich do udziału. Mam nadzieję, że będziecie się jakoś ciekawie rozbudowywać. A ja się żegnam z Wami z widoku z regionu. Jeżeli podoba się odcinek SimCity, to zapraszam na kolejne odcinki. Oczywiście możecie też skomentować i zlajkować film, jeżeli się bardzo podobało. Także do zobaczenia wszystkim. Pa, pa!